17. edycja Festiwalu Mocnych Brzmień 2019. Grają bardzo fajne zespoły. Decapitated, Frontside, Materia, Mode of Mind, Factor 8 i zespół z konkursu, który wygrał w piątek, czyli zespół Earthfall. Jest to spoko, że po prostu są takie inicjatywy i że jednak ludzie, którzy słuchają takiej muzyki, mogą się spotkać. Tak nasze początki wyglądały. Tych przeglądów zagraliśmy no przynajmniej z kilkanaście i w sumie to była taka dla nas na początku jedyna szansa, żeby w ogóle gdzieś przed kimkolwiek się zaprezentować, no przed jakąś publicznością. Są kapele w Polsce, które naprawdę trzymają poziom, chcą zaistnieć, chcą szerzyć kulturę właśnie grając muzykę metalową, co jest bardzo fajne, bo to dalej niestety nisza. Biorąc pod uwagę, że robimy to nasze wesołe zajęcie już 20, właściwie 6 lat, to jesteśmy jak najbardziej pozytywnie nastawieni do tego typu imprez. Fajnie w ogóle, że z ciężką muzyką można się pokazać w różnych miejscach kraju. Nie są to tylko i wyłącznie kluby w dużych miastach. To są imprezy, które są odgórnie jakby zorganizowane, więc jako zespół totalnie nieznany masz okazję pokazać się szerszej publiczności. No mamy od lat reprezentantów głównie Behemoth, Riverside, Decapitated, Vader. To są zespoły, które jeżdżą i godnie reprezentują polską scenę muzyczną na arenie międzynarodowej. My skupiliśmy się tylko i wyłącznie na rynkach polskich. Mamy swoje zajęcia, granie to jest nasze hobby. W zeszłym roku już szukałem line-up na 2019. Tak naprawdę od razu wleciał mi zespół Decapitated. Bardzo chciałem po długim czasie jeszcze ich tutaj ściągnąć. Frontside, który jeszcze nie grał, a to jest tak naprawdę też historia metalu w Polsce.